Szanowni Państwo! Panie Marszałku, prosimy o zmianę. Nie tylko decyduje strategiczna rola, jaką prezentuje dowódca tej armii, ale nawet największa i najbardziej bitna armia bez dobrej aprowizacji staje się słabsza, a żołnierze czy rycerze, jak było kiedyś, zaczynają przebrać. Pan Zagłoba, Sienkiewiczowski bohater, kiedyś miał nawet pretensje, kiedy bili Szwedów pod komendą hetmana Czarneckiego, że jest głodny. I powiedział, jak mu zwrócił uwagę, powiedział tak, wtedy Zagłoba, no to diktum. To nie ja bluźnię, jeno moje kiszki, na których głód gra jako na skrzypca. Król Władysław Jagiełło wiedział o tym wszystkim, że istotne jest, by armia nie była głodna. Przed tą wyprawą się marynowało w miodzie. A z drugiej strony zamówił u krakowskich piekarzy wiele wozów z dużą ilością precli, niektórzy mówią obwarzanków, ale ja bym się skłaniał do precla. Te precle także swoimi dochodami budżetowymi, a te dochody wtedy największy poziom stanowiły dochody ze sprzedaży soli bielickiej i soli pochlebskiej. To wydaje się być bardzo znaczące przedsięwzięcie, kiedy nasi krakowscy piekarze już wtedy mogli uzyskać stosowną. I zapłacił za nie, to już trzeba powiedzieć, że krakowski precel znany był już w XIV wieku, czy nieco wcześniej, jako już taki produkt tradycyjny. I wtedy ten, właściwie można dzisiaj powiedzieć, pierwszy produkt tradycyjny stał się takim wyjątkiem tradycyjnym w Polsce, bo Małopolska była tylko stolicą Polski, Rzeczypospolitej. Ona jeszcze dość długo była po tym zwycięstwie Grunwaldzkim. I tak jak 600 lat temu polscy rycerze pod Grunwaldu, dzisiaj my możemy spróbować znakomitych precelków, które wybierają się pod Grunwald razem z wozami, razem z nogami, to Państwo widzą na tym. No, gdzie ta chorągiel? Jest chorągiel. Dzisiaj polski orzeł nie ma tych złotych odnóg, ale herb małopolski ma. I my, nawiązując do herbu, szukaliśmy odniesienia krakowskiego. I to jest istotne.